Siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się w końcu włamać na palionowo, z tym, że potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy, których jeszcze nie mamy, a które są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne, żeby w końcu móc na legal, znaczy w sumie na nielegalu, wbić się do palionowa. Mam nadzieję, że uda nam się tam w końcu wrócić. Ja to, co muszę zrobić, to w końcu rozłożyć te stoliki i zająć się tym, żeby w końcu zacząć tutaj robić takie różne, prawda, jak to się nazywa, różne mikstury i tego typu rzeczy. Więc szybko rozstawimy sobie tutaj taki stolik elegancki i możemy w tym momencie ustawić sobie tutaj te trzy stoliki, coś takiego. Mamy kociołki, więc kociołki też możemy gdzieś tutaj dać, więc dajemy może je tutaj. Mamy takie kociołki. Tutaj potrzebujemy teraz, uwaga, to jest bardzo ważne, co my tu potrzebujemy. Tu musi być, musimy rozwalić to, musimy rozwalić, czekajcie, rozwalam to. Dobra, świetnie. Musimy wyjść tutaj na dach, więc szybko wychodzimy na dach. Teraz tak, tu to, tutaj to. Potrzebujemy więcej kobla. Gdzie mam kobla? Tam, w tamtej skrzynce. Jest cobblestone, dobra. I robimy tak, tu. I teraz tu muszą być te jeszcze. Pyk. Dobra, świetnie. Teraz potrzebujemy wodę. Potrzebujemy, więc rozdajemy to tutaj. A ja szybko polecę po wodę, więc szybki, tu mam elytrę. Nie mam fajerwerek, dobrze, że sobie przypomniałem. Bo na poprzednim odcinku mi się skończyły te fajerwerki. No i szybko lecimy sobie po jedno wiadro wody. Pyk, świetnie, i lecimy do góry. I w ten sposób będziemy mieli tam nieskończone źródło wody. Wiem, że nie potrzebujemy, bo mamy sporo tutaj takich rzeczy jeszcze, ale wiecie, może za, akurat będzie, że tak powiem, przydatny. Dajmy tutaj, jeszcze raz lecimy. Dobra. I zbieramy szybko jeszcze jedną wodę. Dobra, świetnie. I o niej, teraz nie działa mi. O dobra, mogę lecieć. Szybko do góry, szybko. Dobra, jesteśmy na górze i teraz tutaj możemy zacząć działać. I teraz tak, potrzebuję dać tutaj to i to. Chociaż nie, o jedno wyżej. To musi być tu. O kurcze. No to, nie wiem, czy tak to musi być faktycznie, ale tak to chcę zrobić. Dobra, więc zróbmy tak, tu. I teraz tu woda jedna. Bierzemy wodę drugą. Woda druga, uwaga. Tutaj woda druga, pyk. Mamy to, dobra, super. Lawę możemy zabrać, możemy w jakiś kociołek ją włożyć na zewnątrz, bo na razie mi nie jest potrzebna. Więc zróbmy tak, tu dajmy sobie tą lawę. O, tu miałem wiadro wody jeszcze. No, to żem zwalił, bo mogłem to jeszcze zrobić tutaj. To wiecie co, zrobię. Chociaż, a dobra, mamy wody dużo, lepiej mieć trzy te. Chociaż nie, aż tyle nie będę potrzebować, bo aż tyle tego chyba nie zrobię. Więc zróbmy tak jeszcze, jedno tam doróbmy w takim razie. Bierzemy tą wodę, pyk, dobra, super. I teraz jeszcze jedno w bok trzeba dorobić, więc robimy tak. I to się i tak chyba nie wyleje. Dobra, nie wyleje się, okej. Pyk i dajemy tu wodę. I teraz mamy to elegancko. Z tym, że my i tak nie mamy jeszcze tych, jak to się nazywa? Nie mamy tych nacieków, a one są nam potrzebne bardzo. Więc ja szybko w tym momencie robię lot. Szybko musimy znaleźć jakąś jaskinię. Jakąkolwiek jaskinię tak naprawdę, bo tam myślę, że już dosyć łatwo będzie nam to znaleźć. Ale ta jaskinia jest nam mega, ale to mega potrzebna, więc szybko szukam jakiejś. Dobra, mamy tutaj jakieś nacieki, więc bierzemy to. Dobra, mamy dwa i to jeszcze, dobra, mamy cztery nacieki, cztery starcze, bo my tam chyba więcej ich nie potrzebujemy. Ale dobra, wezmę jeszcze to i wezmę to. I jest git, jesteśmy ustawieni. Dobra, wracam z powrotem na chatę, to tu. Aż się noc zrobiła, widzowie, więc szybko pójdziemy jeszcze w kimę i już zaraz to będziemy mieli ogarnięte. Dobra, tu i teraz tak, raz, dwa, trzy. Tyle nam. Dobra, to więcej nawet nie potrzebowaliśmy, za dużo tego wziąłem. Dobra, idziemy w kimę i uwaga, ja już jestem prawie, że gotowy. Potrzebujemy tylko przepalić jeszcze szkło, żeby mieć napotki, więc tak, tu mamy to. Nie potrzebujemy tego, bo waterbriefing chyba nam się nie przyda, więc ja po prostu sobie to wypiję, żeby mieć luz totalny, żeby mieć pusty ekwipunek. I teraz tak, musimy nabrać wodą jeszcze. Z tym, że ja potrzebowałbym więcej tych potek, żeby to od razu większą produkcję zrobić. Więc polećmy sobie potem po piasek tam na dół i go szybko przepalimy. Więc szybko łup tutaj. Dobra, już jest tempo bardzo dobre. Wydaje mi się, że dzisiaj skończymy tą potkę. Nie wiem, czy uda nam się włamać już dzisiaj. Może dzisiaj po prostu to jeszcze będzie przygotowanie pod włamanie na palionowo. Ale liczę na to, że niewiele nam zostało i za niedługo będziemy mogli już tam się włamywać. No i jakąś tam będę musiał bazę sobie zrobić, będę musiał tam jakoś pokryjomu być. Mam nadzieję, że uda mi się nawiązać kontakt z Dave'em czy z kimś, no bo jednak miło by było z kimś móc pogadać o tym. Dobra, dajemy tutaj to i teraz węgiel. Pyk, dajemy tu. No i będziemy to mieli. I chyba mamy wszystko. Jedyne co, to jeszcze muszę zrobić portal do Netheru i po prostu tam się dostać, żeby zdobyć pałki Blaze'a i inne takie rzeczy. Jak gdzieś miałem obsydian, mi się wydaje.
Czy ja gdzieś... A nie, przecież... kurczę, co ja gadam? Tam mieliśmy portal zrobiony, więc ja... Niech mi się to tutaj przepala, a ja lecę do tego portalu zebrać te pałki Blaze'a i tak dalej, bo to musimy dzisiaj zrobić. Zapomniałem już prawie o tym, że my to mamy zrobić, a przecież Bóg Losus nam tutaj dał takie, prawda... nie Bóg Losus, Bóg Minecraftus. Dał nam tutaj naprawdę niesamowite rzeczy. Patrz, na przykład to. Gdzie to jest? To tutaj było gdzieś, nie? Czy gdzie? Czy ja źle poleciałem? Nie, no dobrze. Dobra, to jest wioska i tam. Dobra, mamy ten portal. Dobra, lecimy tam. Zobaczymy, co nam da. Ej, kurczę, dobra. To jest mega mocne. Zobaczymy, zobaczymy. Może tutaj coś fajnego nam, że tak powiem, się uda zdobyć. I ten portal... Czy on się tu zapalił sam, czy ja go w końcu musiałem odpalić? Chyba ja go musiałem odpalić. Albo się sam... Nie, sam... Ja go musiałem odpalić chyba. Dobra, uwaga, gdzie nas teraz da? To jest bardzo ważne pytanie. Dobra, jesteśmy tutaj. Potrzebujemy trochę złota. Ja mam złoto na sobie, więc nie będą mnie tutaj bić te ziomki. No i mam elytrę i mamy trochę fajerwerek, więc możemy lecieć na dół i coś zdobyć fajnego. Mamy tu twierdzę! Ale mamy farta. Ale mamy farta. To jest przecież niesamowite. Przecież to jest... Dobrze, że Bóg Minecraftu z nas tutaj dał specjalnie chyba. Dobra, i teraz musimy się jakoś tam dostać do tej twierdzy, tylko... To jest jedyny mankament tutaj ciężki. Dobra, jesteśmy w środku i teraz tak, gdzie ja tutaj znajdę blazy? Dajcie mi blazy, bo ja potrzebuję... No nie, to jest niesamowite, że one tu wszędzie są. Dobra. Dobra, pokonany jeden. Dawajcie mi więcej. Ja słyszałem o takim sposobie. Nie mam pochodni żadnych? No dobra, słyszałem o takim... O, dobra. Dobra, schodzą na dwa ciosy. O takim sposobie, żeby to skopać, wtedy się jakby więcej ich respi, czy coś takiego? Nie wiem, czy to tak faktycznie działa, ale skopmy to tak i zobaczymy. Może akurat się tu będzie ich więcej respiło. Dobra, o, patrzcie, są, zrespiły się dwa, przy tym się respił jeden. Dobra. Ten we mnie próbował trafić, ale mu się nie udało. Więc mamy pokonanego, mamy 11 tych pałek Blaze'a już. Dobra, my zasilamy to tym i tak, więc... Czy to już mi starczy? To już na pewno starczy, dobra, nie ma sensu tutaj siedzieć po więcej. Mamy złote marchewki, jesteśmy w stanie zrobić potkę. I wydaje mi się, że całkiem sporo ich zrobimy. Ja mam więcej o wiele rzeczy w laboratorium. Więc jak my już się włamiemy na palionowo, no to tak naprawdę już z górki mamy. Bo już damy radę wszystko sobie ogarnąć. Więc tak naprawdę mamy chyba wszystko, co nam trzeba. Tak mi się wydaje, dobra, wracamy z powrotem. Myślałem, że to zajmie mi dłużej. A tu się okazuje, że bardzo szybko, dobra, teraz pytanie z której strony, gdzie był ten portal. Był gdzieś, dobra, był tutaj, prawie sobie zginąłem, elegancko, fajnie. Fajnie, że takie ryzyko byłem gotowy podjąć. Dobra, wracamy z powrotem. Ej, dobra, bardzo szybko to poszło. Tam mi się to jeszcze przepali, ty ziomeczko, o nie, ten ziomeś też poleciał w ten portal. Co ty tu robisz, wariacie? Dobra, żyj se tu. Dobra, lecimy z powrotem. Tam już się powinno to przepalić. Ej, dobra, zrobimy te poty. Dobra, ja już się nie mogę doczekać, nie? I pójdziemy w stronę palionowa, ale włamiemy się tam już na następnym odcinku. Ale dzisiaj już muszę być do tego totalnie przygotowany, tak żeby już jutro tam bezpośrednio pójść i zobaczyć, co tam się będzie działo. Ej, dobra, troszkę się stresuję. Nie wiem, jak wygląda palionowo teraz po tym czasie. Nie wiem, czy tam się cokolwiek zmieniło. Nie wiem, co się tam dzieje. Nie mam zielonego pojęcia, co jest grane. Ale mam nadzieję, że się tam dostaniemy i że damy radę. Dobra, nie, ej, fajne jest to miejsce, w którym ja się osiedliłem. Szczerze, podoba mi się. Bo to jest, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Żyje się na szczycie góry, jest elegancko, fajnie. No wydaje mi się, że git. Że nawet takie fajne, bo przytulne miejsce mamy. Dobra, i teraz tak, tu ładujemy to. Podzielmy to na... dobra, ładujemy tak. I połowę tu. Dobra, świetnie, mamy to. I teraz tak, to się nam przepaliło. O nie, to chciałem postawić. To możemy sobie odłożyć. Odłóżmy sobie te rzeczy, bo mam tego za dużo zdecydowanie. Już mnie to przerasta, ile ja mam rzeczy w ekwipunku. Dobra, tak. O nie, broń muszę zostawić, broń zostawmy, to też. Dobra, i tu też odłożyłem coś. Łuk odłożyłem. Ale coś jeszcze odłożyłem, coś czego nie chciałem odkładać stąd. I teraz nie wiem, co to jest. A, to chyba. A, i marchewki, dobra, okej, bierzemy to. Robimy sobie szybkie jeszcze. Tak, pyk, mamy to. Mamy 8, raz. O nie, tak to nie może być. Dobra, lecimy szybko uzbierać do wody. Czyli jednak koniec końców i tak tutaj latam po to wszystko. No ale dobra, no trudno. Ważne, że mamy blisko, tam też. Ważne to, było to zrobić, bo jak później będę chciał coś zrobić, to już będę miał może bliżej. Nie wiem po co to zrobiłem w sumie. Dobra, odkładamy, raz, dwa, trzy. Brodawek nie mam, oh no, zapomniałem o tym. No przecież to jeszcze muszę zdobyć w nederze.
O nie, a ta była twierdza, no dobra, lecę tam, jeszcze muszę to zdobyć. Dobra, jestem tutaj, okej, mamy jakieś złoto, może się przydać jeszcze do zrobienia marchewek czy coś. Okej, tu jest lipa, tu jest strasznie dużo blade. O, mamy brodawki, dobra, mamy brodawki, jest świetnie. Bierzemy je wszystkie, kolejna skrzynka. Kolejne złoto, git, możemy zabrać, bierzemy te brodawki. Pyk, i zbierzmy też to. Biorę to, bo nigdy nie wiadomo co, czy się to nie przyda. A może będę chciał sobie zrobić jakiś, ten... u siebie na chacie, żeby mieć tego więcej. Dobra, biję was, bo jeszcze mi się mogą przydać. O kurde, strzeliłem do niego. Dobra. Dobra, gincie. O nie, spalę się. Dobra, nie spaliłem się. Okej, jest świetnie. Dobra, wracamy z powrotem. Ja stąd przyszedłem. Dobra, tu była skrzynka. Tak, jest skrzynka, idę tamtą. Dobra, wracam do domu. Dobra, jestem na chacie, uwaga. Robimy w takim razie potkę. I teraz tak, mamy to, więc w pierwszej kolejności trzeba zrobić to. Okej, mamy te potki. Ja nie mam redstone'a w ogóle. O nie, ja nie wiem czy ja... A redstone by mi się przydał. Kolejna rzecz, której nie mam, a która by mi się przydała. Bo bym mógł to wszystko wzmocnić. Dobra, niech to się tam zrobi. Czy ja tu gdzieś jestem w stanie zdobyć redstone? Chyba nie. Chyba ciężko. Aczkolwiek dobra, czekajcie, nie poddaję się, liczę tutaj na jakąś taką mini kopalnię. I tam jest szans. No nie, to jest niesamowite. To jest niesamowite, co my tu znajdujemy. Dobra. Jakiś... Tutaj musi być redstone. Halo, gdzie jest redstone? Czemu ja nie mam żadnych świeczek przy sobie? Nic tu nie widzę. Jest lipa, jest ciemno strasznie. Redstone, halo, potrzebuję redstone. Widzowie, to jest niemożliwe. Diamenty znalazłem, redstone'a nie mogę znaleźć. No to jest kurde jakiś żart. W momencie, w którym potrzebuję redstone'a najbardziej, nie ma go. Po prostu zapadł się pod ziemię. A jestem na poziomie minus 26 i tu znalazłem diamenty. No to jest tak niesprawiedliwe. Dobra, ja nie mam, nic nie widzę. To jest jakaś tragedia. Nawet nie mam jak sobie zrobić pochodni. Nie no, co tu robią ryby jakieś tropikale? Co tu się wyprawia? Co to jest za respawn? Patrzcie, tu leży tych ryb. Dobra, jakieś dziwne to jest. Dobra, redstone, proszę. Proszę, potrzebuję tylko jednego redstone'a. Albo tak kilka. Chociaż jedna ruda starczy, bo ja mam tu fortunę. Jest! Mam redstone, widzowie! Jest sukces! Ile? No starczy, wracamy z powrotem na chatę. Mamy redstone, ale kurde fart. Dobra, zrobiło nam się to, teraz tak. W drugiej kolejności trzeba było dać marchewkę, żeby zrobić widzenia w ciemności. Dobra, mamy to. Będziemy mieli 6 potek mega mocnych, więc to jest kurczę bardzo, ale to bardzo ważne dla mnie teraz w tym momencie. Więc uwaga, robimy tak. Tu. To nam się kończy. Po tym trzeba było zrobić... A sfermentowane oko pająka się robiło cukier. Cukier, czyli to plus oko. Oko, dobra, okej, jest świetnie. I robimy tak. Trochę cukru. Dobra, trochę oka. O kurczę, jak się to robiło. Jak się robiło sfermentowane oko pająka? Nie pamiętam, jak się to robiło. O. A, jeszcze grzyb! Dobra, no na szczęście my tutaj... No, już mi się kończą fajerwerki. Ej, dobra, bo mi się tutaj grunt pali pod nogami, nie? Ja już bym to chciał mieć skończone. Tu gdzieś muszą być grzyby, jestem przecież na tym biomie, na którym są te grzyby. Dobra, tam są, już widzę, jest daleka, już po prostu... Już aż mnie oczy zabolały, nie? Jak je tam zobaczyłem, więc... Dobra, mamy to. Zostawcie mnie, bo ja... O kurde. Nie zabrałem tego, nie miałem miejsca... A, dobra, miałem miejsce w ekwipunku. Już myślałem, że tego nie zabrałem, nie? To by była jakaś tragedia. Czemu jestem taki prześwietlony, dobra. Teraz. Uwaga, lądujemy na tym drzewie. Schodzimy sobie z drzewa. Schodzimy tu. I teraz robimy sfermentowane oko pająka. Więc robimy tak. Bierzemy te sfermentowane oczy pająka. Dajemy tu. I dajemy... Tu. Po jednym. Nie, po co dwa? To jest niepotrzebne. Dobra, tu odłóżmy sobie te rzeczy, masę rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra, tak. Świetnie. I czy to jest już to? Nie, jeszcze restą. Uwaga, czy tu będzie? Jest invisibility, dobra, i robimy pyk. I pyk. I będziemy mieli potki, jest, mamy potki. Ej, to było tak ciężko zdobyć, ja w domu to już mam przygotowane rzeczy wszystko pod to. Mam wszystko w tych skrzynkach i to jest kwestia tylko zrobienia tego. A jak jestem gdzieś dalej i musisz zdobyć to wszystko od nowa.
Mega ciężkie, ale udało nam się to zrobić, więc uwaga, ja już jestem prawie, że gotowy na to, żeby robić napad. Idę się szybko przespać. Mamy przedłużone potki na niewidzialność na 8 minut, co oznacza, że będziemy w stanie się dobrze ukrywać na palionowie przez długi czas. 8 minut, to jest naprawdę mega dużo. Więc ja, widzowie, jestem przygotowany na to, żeby tutaj, że tak powiem, dać czadu. I jutro robimy włam na palionowo i wracamy tam, gdzie powinniśmy być od samego początku, skąd zostaliśmy wyrzuceni. I nie wiem, jak długo będę mógł tam siedzieć, ale będę tam siedział tak długo, jak będę mógł, nie zważając na konsekwencje, a muszę znaleźć sposób na to, jak tam zostać, bo tak być nie może, że mnie jakiś tata hejtera stamtąd wyrzuca. Nie podoba mi się to.